Już za tydzień olimpiada, a więc co zostanie oficjalnym memcoinem igrzysk w Paryżu? Do igrzysk mamy jeszcze trochę czasu, ale Meme Games już ruszyły i mogą wyrosnąć na króla tokenów GameFi tego lata. A tylko spójrzcie, cały sektor tokenów GameFi pompuje i to zdecydowanie mocniej niż ogólny rynek krypto. A nowe tokeny zaliczają potężne wzrosty. Na przykład Gods Unchained urósł 67%. Przedsprzedaż tokena, który nawiązuje do igrzysk, trwa od wczoraj. W ciągu pierwszej doby projekt zebrał ponad 100 tysięcy dolarów, a inwestorzy błyskawicznie zainteresowali się coinem, który ma szansę na spore przebicie, przede wszystkim ze względu na dobry timing i chwytliwą tematykę. Ale Meme Games to coś więcej. To projekt, w którym memcoinowa mania spotyka się z duchem sportowej rywalizacji. I ci, którzy zdecydują się wziąć udział w przedsprzedaży, mogą wybrać swojego ulubionego memcoina spośród 5 dostępnych postaci. Na swojego zawodnika możecie wybrać Pepe, Doja, Brett, Turbo czy Weave. Wybierając jednego z nich, możecie się kierować po prostu sympatią do którejś z tych postaci albo sympatią do jednego z krajów, które reprezentują, bo na przykład żaba oczywiście reprezentuje Francuzów. Dogecoin Amerykę, co może na przykład kojarzyć się z Elonem Muskiem, który jest bardzo proamerykański. Brett z Niemcami, i tutaj możecie mnie wesprzeć dlaczego, bo chyba nie wiem. Turbo jest Włochem, a Dog with Head Brytyjczykiem. I tutaj warto zauważyć, że te największe coiny też ostatnio pompują. W ostatnim tygodniu Doge 14% wzrostu, Dog with Head 28%, Pepe 30%, Brett 11%. I jeśli wybrany przez nas sportowiec wygra, dostaniemy premię w wysokości aż 25% wartości zakupu. A więc jak to działa? Tokena z tickerem MGMES można obecnie kupić na oficjalnej stronie projektu, do której znajdziecie link w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu, jest w cenie 0,009 dolara. To oznacza, że jeżeli zainwestujesz 90 dolarów, dostaniesz na dzień dobry 100 tysięcy tokenów. To najniższa cena w przedsprzedaży, bo z każdym etapem wartość tokena będzie rosła. Jeśli więc kupimy teraz 10 tysięcy tokenów, a później wybierzemy awatar, który weźmie udział w wyścigu, mamy 20% szans na to, że zdobędziemy premię w wysokości dodatkowych 2,5 tysiąca tokenów, dosłownie w chwilę po zakupie. I jak na logikę degenów przystało, w grze można wygrać lub przegrać. I nie ma nagród z pocieszenia za drugie i kolejne miejsca. Jednak dobrą wiadomość jest taka, że zagrać można kilka razy. Wystarczy po prostu kupić kolejną partię tokenów. W tym wypadku to nic trudnego, bo nie ma minimalnego progu dla inwestycji. Mało tego, zarówno kupione, jak i wygrane tokeny możemy od razu zacząć stakować. Przy czym, jak to zwykle bywa, na początku przedsprzedaży stopa zwrotu jest największa. Aktualnie jest to niemal 4000% zwrotu w skali roku. A teraz przyjrzyjmy się bliżej projektowi, by przekonać się, co wyróżnia go na tle innych memcoinów. Mechanizm gamifikacji w projekcie Meme Games przyciąga uwagę i może na dłużej zaangażować społeczność internetową. W przeciwieństwie do wielu innych projektów na etapie pre-sale, w przypadku Meme Games użytkownicy mają dostęp do wartości użytkowej tokena zaraz po jego zakupie. Logika samej gry nieco przypomina tradycyjne sloty lub ruletkę z memcoinowym vibe'em. Tyle, że w tym przypadku gracze mają większą szansę na zwrot, bo każdy z zawodników ma takie same szanse na wygraną, więc użytkownicy mogą być pewni uczciwej gry. Element zaskoczenia dodatkowo wprowadza dawkę pozytywnej emocji. Przedsprzedaż Meme Games została zaplanowana tak, by mniej więcej zbiegać się w czasie z tegorocznymi Igrzyskami Olimpijskimi, które trwają do 11 sierpnia, oraz z Paraolimpiadą, która kończy się 8 września. Tego samego dnia dobiega koniec przedsprzedaż i już 10 września token ma zadebiutować na giełdach DEX. A więc połączenie rywalizacji i mechaniki gier losowych wraz z odwołaniem do ducha igrzysk sprawiło, że społeczność degenów już zdążyła okrzyknąć Meme Games oficjalnym memcoinem Olimpiady w Paryżu. Lider sektora memów, czyli Dogecoin, w ciągu ostatniego tygodnia zyskał ponad 30%. Z kolei Brett ostatnio zaliczył zwyżkę w ciągu tygodnia aż o 11%. Dog with Head i Pepe z dnia na dzień zyskały odpowiednio po 20%, przy czym ten ostatni może pochwalić się wzrostem o 650% w ciągu minionego roku. Ostatni z memcoinów wykorzystanych w tym projekcie, czyli Turbo, to token stworzony przez ChatGPT. W ciągu ostatniego roku zyskał na wartości ponad 3000%. I każda z tych memicznych postaci to mocny zawodnik, a razem tworzą wręcz niepokonaną ekipę.
Wracając do inwestycji. Tokeny można kupić bez konieczności stakingu. W tym wypadku traderzy mogą odebrać je wraz z nagrodami w dniu emisji, po zakończeniu przedsprzedaży. Ci, którzy zdecydują się je stakować, mogą odebrać tokeny, premie i nagrody za staking 7 dni po emisji. Sam proces zakupu jest dość prosty, w czym pomaga podręczny widget na stronie MemGames z podpisem informacje dla noobów. Staking jest możliwy tylko na blockchainie Ethereum. Na uwagę zasługuje jednak brak dolnego limitu transakcji i teoretycznie oznacza to, że można kupować po jednym tokenie i za każdym razem wybierać memcoin, który będzie startował w wyścigu. Chyba można przyznać, że taki pomysł aż się prosi o podsumowanie. Inne memcoiny go nienawidzą. Nic dodać, nic ująć. Dajcie znać, co myślicie o tym tokenie.